Czy można uprawiać lubczyk w doniczkach? Padło takie pytanie. Przejdźmy więc przez ten mój jesienny ogród, jesienny, bo orzechy włoskie już pozrzucały większą część liści. I znajdźmy odpowiedź na pytanie: czy można uprawiać lubczyk w doniczkach? Zapraszam. W przepasnych czeluściach między daliami znalazłam dwie doniczki lubczyku, które ukryłam przed słońcem. Te o jednej prawie zapomniałam: ma suchusieńko. Jak widać, lubczyk rośnie w doniczkach. Rośnie w doniczkach. Gdyby był podlewany, miałby się nawet jako tako. Wysiany był w tym roku na parapet do pojemniczków. Ładnie skiełkował. I jak widać rośnie, jest. Marny, bo marny, ale jest. Ma ciasno. Ma ciasno, ponieważ zaraz zobaczycie, jak ma rozbudowany system korzeniowy. Ten młodziutki lubczyk ma takie potężne korzenie. Dlatego, chcąc go uprawiać w doniczkach, teraz powinnam go przesadzić do minimum 5-litrowej doniczki. Nasypać nas pod ziemi, na to postawić tak jak jest, bez zruszania bryły korzeniowej. Będę się upierała, że tak należy robić. Bez ruszania bryły korzeniowej stawiamy lubczyk i y, obsypujemy wokół ziemią. Lubczyk sadzimy na taką głębokość, na jakiej rósł y, w poprzedniej doniczce. Ziemia może być uniwersalna. Na razie nie dosypujemy żadnych nawozów, bo teraz lubczyk powinien powoli zapadać w sen zimowy. Lubczykowi należy zapewnić tą zimową przerwę. Czyli, gdybyśmy uprawiali go na balkonie, na przykład, posadzony taki lubczyk, doniczkę wokół możemy na przykład obłożyć jakimiś Niepotrzebnymi już ciuszkami, albo styropianem i to okręcić tekturą. Albo włożyć do pudła tekturowego. Na tekturę związać, bo podczas intensywnych deszczów czy śniegu ta tektura może się porozklejać. Góry nie przykrywamy. Góra musi mieć dostęp do deszczu, śniegu i słońca. W razie gdyby nie było deszczu czy śniegu, należy lubczyk podlewać. Jeżeli mamy śnieg na balkonie, gdzieś tam leży, możemy nałożyć śniegu po prostu do doniczki. Jeżeli tego śniegu nie ma, to podlewamy zimną wodą, nieciepłą i nieprzegotowaną dlatego że zarówno woda przegotowana ostudzona jak i ciepła bardzo szybko zamarza musi być to zimna woda no najlepiej gdyby to była może to być woda z kranu ale musi być odstana czyli wlewamy wodę do butelki zimną i odstawiamy gdzieś w kąt mieszkania tak żeby była gotowa w razie czegoś tą roślinę Podrać. Im dłużej taka woda stoi, tym lepiej. Wiosną dopiero możemy lubczyk troszkę podnawodzić albo jakimś nawozem uniwersalnym, ale nie do roślin kwitnących, tylko do zielonych. Bo nie chcemy, żeby nam lubczyk kwitł tak szybko. Ewentualnie możemy podsypać granulowanym obornikiem i delikatnie przykryć warstwą ziemi. Czyli można uprawiać lubczyk w doniczce. A tutaj mój lubczyk, dzięki temu, że zadaliście mi to pytanie, yy, przypomniałam sobie o moim lubczyku i uratowaliście mu życie, jakby nie patrzeć. Dziękuję bardzo. Moczę się teraz. Yy, pięknie korzeń nasią ziemia, nasionka wodą. Dziękuję za zadane pytanie. Pozdrawiam cię krótko i do następnego.